Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. W Instytucie Kultury Miejskiej na spotkaniu pod tytułem Gdańsk w XVII wieku do pokolorowania. A pretekstem do dzisiejszego spotkania jest wydawnictwo Instytutu Kultury Miejskiej, Kolorowanka dla dorosłych. Dlaczego dla dorosłych, to pewnie zaraz się dowiemy. Kolorowanka inspirowana XVII-wiecznymi rozmówkami wydanymi przez Mikołaja Wolkmara w Gdańsku, które pokazują rozmowy gdańszczan ówczesnych, jakie mogli odbywać na ulicach, na rynku, udając się na wesele, przebywając w łaźni, zmagając się z chorobami. Czyli takie zwykłe, codzienne, takie nasze życie. Będą o tym rozmawiać profesor Edmund Kizik, historyk, Maria Polejka, ilustratorka, która wykonała ilustrację do naszej kolorowanki, i Łukasz Kozak z Biblioteki Narodowej Polona, mediewista. Oddaję im teraz głos i życzę Państwu miłego wieczoru. I serdecznie pozdrawiam Państwa z rekonstruktorów w strojach historycznych. Bardzo nam miło, że są Państwo z nami. Miłego wieczoru. Proszę Państwa, zacznę od tego, że mamy kolorowankę, mamy gdańskie rozmówki niemiecko-polskie do kolorowania, ale proszę mi wierzyć, że ten tekst przedstawia już Gdańsk bardzo barwny. Jest to jeden z najbardziej soczystych, wspaniałych tekstów źródłowych, z jakimi miałem kiedykolwiek do czynienia. Zacytuję tutaj słowa profesora Kizika. Bohaterowie rozmówek są bici, napadani, rabowani, mdleją, cierpią głód i pragnienie, chorują, mają guzy, siniaki, słomę i wszywe włosach. Jednym słowem, są postaciami z krwi i kości. I właśnie to chyba jest najwspanialsze w tym źródle, że ono przez to, że pokazuje świat taki niby zwykły, codzienny, jest jeszcze bardziej fascynujące niż każde źródło historyczne, które przedstawia jakąś fantazję czy idealizację. Zacząłbym od pytania do moich szanownych dyskutantów. Wasza pierwsza styczność z Wolkmarem. Ja pamiętam Wolkmara, odkryłem w momencie, kiedy przygotowywałem, pracowałem przy jednej wystawie. Jednym z eksponatów miał być rozmówki Wolkmara. Zaciekawiło mnie to, otworzyłem starodruk i już byłem przez niego kupiony, już byłem po prostu oddany temu dziełu, pokochałem je. Jak, panie profesorze, pańska pierwsza styczność z tym źródłem? Oczywiście odkrywców Wolkmara jest wielu. Ja do Wolkmara chyba doszedłem dzięki Andrzejowi, to jest chyba zasługa Andrzeja Klondera, profesora Instytutu Archeologii, Etnologii i Archeologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, który użył fragmentów Wolkmara w swojej pracy na temat konsumpcji alkoholowej w Prusach Królewskich. On po prostu rzeczywiście kilka cytatów u siebie wskazał, no, i rzeczywiście to był ten pierwszy impuls. Ja poszedłem jego drogą, to znaczy również zacząłem swoje teksty inkrustować różnymi wypowiedziami, które bardziej czy mniej pasowały do moich tekstów poświęconych życiu codziennemu w Gdańsku, no, a później rzeczywiście zapoznałem się z pierwszym dostępnym egzemplarzem, który znajduje się w gdańskiej Bibliotece Gdańskiej Polskiej Akademii Nauk. Niestety jest to dekomplet, ma powyrywanych sporo stron. Ale to było moje pierwsze rzeczywiście zetknięcie. Miałem w ręku Wolkmara. Ja poznałam tę książkę za pośrednictwem pana Kizika, pana profesora Kizika. Absolutnym przypadkiem trafiłam na książkę pod jego redakcją. Wracałam z Bydgoszczy do Łodzi i już w pociągu byłam pewna, że mam coś niezwykłego w rękach. Zaczęłam fragmenty tej książki postować na Facebooku i tak naprawdę to była ta przyczyna, dla której się tutaj teraz spotkaliśmy przy okazji tego małego wyboru i kolorowanki, bo okazało
okazało się, że tekst, na który trafiłam, jest fascynujący nie tylko dla mnie i zainteresował wiele osób. I stwierdziliśmy, że warto go przybliżyć szerszemu gronu odbiorców. Bardzo zabawna sytuacja. Maria publikuje ten tekst XVII-wieczny na Facebooku. Ja pytam, skąd masz Folkmara? Po czym kiedyś z Kaliną rozmawiając tu, kiedy Kalina zapytała mnie, czy mam jakieś ciekawe pomysły związane z Gdańskiem, powiedziałem, trzeba zapoznać Marię Apolejkę z profesorem Kizikiem, oni zrobią na pewno coś fajnego. I to coś fajnego właśnie dzisiaj państwo mają w dłoniach. Kim są ludzie, których spotykamy w dialogach? Widzimy tam Gdańsk, widzimy tam żywych ludzi. Kim oni są? Czy oni są gdańszczanami? Czy oni są Polakami, Niemcami? Kto jest użytkownikiem i kto tutaj mieszka, kiedy my czytamy rozmówki? Nikolaus Folkmar jest Niemcem, który pochodzi z Hesji, zjawił się w Gdańsku pod koniec lat prawdopodobnie 70., 80. XVI wieku i matrykulował się do gimnazjum akademickiego i już w latach 90. jest nauczycielem. A więc jego rozmówcami są przede wszystkim nastolatkowie. I to jest większość, to są dzieci, bądź to są osoby powiedzmy do 21 roku życia, bo również w tych dialogach mamy informacje o osobach, które opuszczają miasto, ale oczywiście mamy też i starców, bo mamy ludzi, którzy chorują, umierają. A więc ten przekrój społeczny jest dosyć spory, ale z przewagą i ze wskazaniem przede wszystkim na ludzi młodych. Prawda? Szkoła, wesele, wędrówki czeladnicze, a więc raczej ludzie przed osiągnięciem dojrzałości. Ale przede wszystkim mówimy o społeczeństwie niemieckim. Gdańsk jest zamieszkały przede wszystkim w tym czasie przez Niemców. Jest to niemieckie społeczeństwo, które języka polskiego nie zna. On zna być może jakieś słowa w języku polskim. Nawet nie wiemy, jaki to był język polski. Albowiem takich przekazów tego języka rzeczywiście mówionego na ulicach Gdańsku nie ma. Takich przekazów nie znamy. A więc jest to język w jakiś sposób stylizowany, to jest język jednak po Janie Kochanowskim, jest poprawna polszczyzna, a nie byle jaka polszczyzna. Prawda? Jest jednak to polszczyzna człowieka wykształconego. Niemniej oddaje rzeczywiście charakter codzienności tego miasta w sposób doskonały. Maria, ty podkreślałaś, że w Gdańsku Folkmara czujesz się jak w domu, jak u siebie. Co ty z kolei w tych ludziach widzisz? To są ludzie, którzy marudzą, którzy plotkują, którzy umierają, mają rozmaite problemy, cieszą się krzywdą bliźniego, cierpią na krzywdę rozmaitą im uczynioną. Są to ludzie po prostu. Są to ludzie w różnych aspektach i momentach swojego życia. I tak jak gdzieś już wspominałam, to jest bardzo niezwykłe, bo możemy te miejsca i te sytuacje, które się dzieją w tych rozmówkach, możemy odtworzyć teraz, możemy pójść w wiele tych miejsc, możemy znaleźć się w tych sytuacjach. Mamy tam jarmark dominikański, który różni się nieznacznie od tego jarmarku, który jest teraz tak naprawdę. Też można tam kupić mydło, powidło i towary lepsze oraz gorsze. Czy to właśnie jest tak, czy to jest ta precyzyjna lokalizacja? Czy rozmówki są pisane specjalnie dla gdańszczan w Gdańsku, odzwierciedlają tę topografię czy socjotopografię tego miasta? Czy możemy mówić właśnie o przełożeniu jeden do jednego, czy też Folkmar posługuje się tutaj jakimś takim kodem, motywem i można by było te same dialogi dostosować do innego miejsca? Nie. One mają rzeczywiście, są umiejscowione w Gdańsku, akcja się dzieje w Gdańsku, rozpoznajemy i kościoły gdańskie, i pewne ulice i wiemy, że jesteśmy nad Motławą,
Warszawą, dochodzimy do Wisły, a więc on rzeczywiście jest tutaj w Gdańsku umiejscowiony, ale to wcale nie znaczy, że one mają charakter tylko gdański, a świadczy o tym, że no szybko, już po śmierci Folkmara, to jego pośmiertne wydanie no szybko było plagiatowane, a więc znalazło swoich wydawców w Królewcu, następnie i w Elblągu, i w Toruniu, i we Wrocławiu. No i tak 22 przynajmniej wydania się pojawiły, no z których ani Hall Folkmar, świętej pamięci już wtedy, ani jego rodzina nie miała żadnego pożytku. A więc z punktu widzenia akurat nauczania okazało się, że mają charakter uniwersalny. No i w zasadzie to był bestseller dla 150 lat. No właśnie, bestseller, ponieważ co jest niezwykłe, mamy rozmówki, które, owszem, mówimy o nich o rozmówki XVII-wieczne, ale one w swojej konstrukcji powstawały jeszcze w zasadzie u schyłku wieku XVI, czy dobrze mówię. Czyli mamy tak naprawdę końcówkę wieku XVI, a do wieku XVIII one nadal funkcjonują. Co zdaniem, i to tak, wiem, że to jest kwestia nie do ustalenia do końca historycznego, ale po prostu co powoduje, że one są tak ponadczasowe? Że są nawet bardzo dzisiaj... kompleksowym opracowaniem, prawda? Zdecydowanie tak. Znaczy się one są nieprawdopodobnie dobrze, znaczy rozwinięte. Mamy no, historie mamy tam zbudowane dosyć zręcznie. One wiadomo, gdzie się zaczynają, gdzie jest środek i jaki jest koniec, jaki jest morał. Jest fabuła temu nadana. One są po prostu zręczne. To nie jest dzieło byle kogo. Mamy naprawdę człowieka, który no, skrzy inteligencją i rzeczywiście uczestniczenie w tej jego inteligencji jest bardzo no, fascynującą zabawą. Bo się czuje, że ten człowiek wie, o czym pisze. On stara się zrozumieć tych swoich quasi rozmówców, prawda? Z tymi dziećmi jest nawiązana jakaś łączność. I oczywiście ona jest bardzo często okrutna, bo się kończy, że to uczeń po prostu za to, że nabroił, no dostanie rózgami, prawda? Tam jest taka historia, kiedy ojciec przyprowadza dziecko do nauczyciela i mówi, że jeżeli będzie się źle zachowywać, to proszę nie szczędzić rózg. I nauczyciel odpowiada, zaraz każe ich tutaj furę przywieźć, rózg, prawda? Więc oczywiście jest pewna groźba, prawda? Ale tego rzeczywiście nie brakuje w jego dialogach, ale ten uniwersalizm rzeczywiście będzie powodował, że nawet mimo archaiczności już tego języka w XVIII wieku, on cały czas jeszcze będzie użytkowany. I co jeszcze jedna rzecz? Oczywiście niektórzy plagiatorzy i naśladowcy Folkmara będą wypominać, że to już jest język, którym nikt nie mówi, ale nigdy nie napiszą lepszych dialogów od niego. Więc pewnym problemem też było wybranie fragmentów dla naszej tej cieniutkiej, popularyzatorskiej książeczki, bo dialogi mają swoją konstrukcję. To są rzeczy, które się, to są rozmowy dotyczące tego, co się dzieje rano. Później mamy wieczór, mamy życia początek i życia zmierzch. Mamy też związane z porą roku, chyba można tak powiedzieć, czy czynności. Nie wiem, czy to już nie będzie nadinterpretacja, ale tam w pewnym momencie określonym zboża jadą sprzedawać i wyjmowanie takich malutkich wyimków, żeby państwu je pokazać, wcale nie było takie łatwe. Teksty są właśnie, tak jak pan profesor powiedział, to jest fabuła. To jest właśnie ułożone, tutaj widzimy tylko jeden fragment właśnie, który został wspomniany. Uczeń jest wysyłany do szkoły. Jeśli nie będzie chciała, tedy wasza mość rózgi nie żałuj, zażywaj, nakupię ich całą furę i każę je tu przywieźć. Odzywki w ogóle stosowane do uczniów są niezwykłe. Jest tutaj właśnie wyzywanie na samym początku przy oddawaniu ucznia do szkoły, wyzywanie go, ty gałęziu, ty pniaku, ty małpo. Obelg jest tutaj naprawdę niezwykły skarbiec. Skoro jesteśmy w szkole, nie wiem, czy to są osoby nieletnie, to proszę zatkać im uszy. Zaraz znajdę właśnie. Krnąbrny uczeń chce wyjść ze szkoły, chce, żeby nauczyciel dał im czas wolny.
woła, żeby wypuśćcie nas na dwór, kupiemy sobie podwieczorek. Nauczyciel odpowiada: przez cały dzień nic innego nie czynicie, jeno, że się przebiegacie, usiądź na dupie, wtedy ci myszy w nią nie wlezą. I mamy tutaj też jedną z taków wspaniałych folkmarowych, to jednak zazwyczaj pojawia się w późniejszych wydaniach, bo folkmar ulega modyfikacjom, że możemy powiedzieć niekoniecznie usiądź na dupie, ale możemy powiedzieć usiądź na starej pani, usiądź na pośladku, usiądź na życi. No i tutaj kolejne pytanie, czy te fabuły, czy ten dowcip, bo trudno uwierzyć, że to jest dowcip niezamierzony, ta autoironia jest właśnie po to, żeby przemówić do tej młodzieży, którą folkmar naucza. Czy jego możemy rzeczywiście postrzegać jako taki wzór nauczyciela, który podchodzi do swoich wychowanków z pewnym dystansem i dowcipem? To jest raczej dydaktyka języków obcych. Jak nauczyć trzeba języka obcego i jakie dialogi należy zaproponować? Każdy z nas miał do czynienia po prostu z jakimś podręcznikiem. I niektóre rzeczywiście no, te dialogi, które się proponuje uczniom, są tak durne, że po prostu trudno z temu, po prostu się z tego czegokolwiek nauczyć, albowiem człowiek się wstydzi niemalże za osobę, która to napisała. Nie, tutaj chodzi o to, żeby ten język rzeczywiście był językiem prawidłowym, żeby to był język, no, który nie zadziwia czytelnika, a mało tego, on jest rzeczywiście no, w stanie no, użyć go rzeczywiście na co dzień. Prawda? Zwróćcie Państwo uwagę, gdybyśmy mówili językiem, którym się musimy czasami posługiwać na podstawie podręczników, języków obcych, no to ten jest język czasami i drętwy, i bardzo często również no już nieaktualny, prawda? Tutaj dobrze pan zwrócił uwagę na aktualizację w tych różnych wydaniach i tam mamy rzeczywiście w nawiasach wprowadzenie nowych wyrażeń, prawda? Dlatego to również był problem przy wydaniu przeze mnie Folkmara, albowiem ja zrobiłem kombinację pierwszego i ostatniego wydania, tak żeby pokazać, jakiej on transformacji ów tekst już uległ. I trzeba przyznać, że to nie jest, biorąc pod uwagę upływ czasu ogromny, nie jest mimo wszystko transformacja jakaś znacząca. On nie ulega jakiejś takiej wielkiej przemianie. Nie, nie, rzeczywiście, no, ale są różne propozycje wariantów. Tak jak powiedziałem, jego plagiatorzy i krytycy rzeczywiście mówią, że już tak żaden Polak nie mówi, prawda? Ale, no, ale później się okazuje, że tak jak plagiatorzy najpierw nawrzucają, a później akurat biorą wszystko akurat żywcem, co tam mogą wziąć, prawda? I to również miało miejsce. No, to robił również Jan Moneta, który no, napisał taki podręcznik już dla XVIII wieku, jakby podstawowy, ale to jest klocek kompletny, prawda? To są ósemki, to są małe wydania. Łatwo je wziąć, łatwo je rzeczywiście czytać, łatwo je posiadać, nosić, ale również to jest problem podręczników takich malutkich, one są bardzo często zaczytane, to znaczy znaleźć dobry egzemplarz, niepowyrywany, no, to jest oczywiście... Myślę, że o tym będziemy zaraz mówić, właśnie o kwestii zaczytywania egzemplarzy. Jeszcze Maria, do ciebie pytanie, bo ty pracujesz dużo z młodymi ludźmi, tak, w różnym wieku i czy jakoś patrzyłaś przez oczywiście pryzmat myślę, dydaktyki. Że, myślę, że jest wiele sytuacji, w których warto by powiedzieć uczniom, żeby siedli na dupie, bo im myszy wlezą. Wnioskuję, że w takim układzie na pewno 150 lat popularności Folkmara to zdecydowanie za mało. I myślę, że mylili się ci, którzy mówili, że to już jest, że teksty są już nieaktualne. Sądzę, że jak najbardziej nadal są aktualne i wznawiać. Wracając do zaczytywania, to jest jedna z takich paradoksalnych rzeczy związanych ze źródłami historycznymi, że
to, co jest najbardziej popularne, najsłabiej się zachowuje, bo najmniej się o to troszczymy, zawsze uważamy, że tego jest tak dużo, że nie warto tego zabezpieczać, traktujemy to jako rzecz użytkową. Stąd właśnie wielokrotnie wznawiane książki, chociażby taki przykład jak Złota Różdżka, czyli XIX-wieczny przekład wierszyków dla niegrzecznych dzieci, zresztą troszeczkę pokrewny w charakterze folkmarowi, też zachował się bodajże w tylko kilku egzemplarzach. Tutaj właśnie jak to materialnie wygląda? My widzimy tutaj zdigitalizowany egzemplarz, ale on jest ze względu na digitalizację wyrwany z tych okowów przedmiotu materialnego. Jak ta książka wygląda, gdybyśmy mieli ją wziąć do ręki? No i właśnie dlaczego tak wygląda i dlaczego jest pierwsze wydanie jest właśnie tym wydaniem z defektami? No to jest ósemeczka, ona się mieści w dłoni. Prawda? To jest nieduże rzeczywiście wydanie. Gdańskie, no, oczywiście tych kart wyrwanych ma chyba 6, a więc no, to jest później, co należy z tym zrobić. Ja znalazłem Wolfenbüttel akurat drugie wydanie, które jest niezwykle wierne, bo porównałem rzeczywiście zdanie po zdanie, litera po literze. Okazuje się, że ten plagiat jest fantastycznie zrobiony. Znaczy, że tam nic nie pominięto, nic nie dodano, a więc uznałem, że po prostu jeżeli w tym całym no, tekście nie ma tutaj żadnych różnic, a więc mogę potraktować te brakujące, znaczy te części, które brakuje w wydaniu pierwszym toruńskim, które tutaj w Gdańsku się zachowało i to jest jedyny egzemplarz. Miał rzekomo być jeszcze jeden w British Library, ale to jest jednak późniejszy, a więc potraktowałem, że można po prostu je scalić. Więc na podstawie tego egzemplarza z Wolfenbüttel i tego gdańskiego zrobiłem jakby pierwsze wydanie, ale oczywiście w tym krytycznym wydaniu no, w jakiś sposób to zaznaczyłem. Inne również rzeczywiście mają takie typowe cechy zaczytywania, robienia notatek. Tam są różne nosy, różne karykatury się pojawiają, jest oko, paluchy, a więc co należy zwrócić uwagę, ale również są no, typowe no, szkody, czyli inkaust się wylał i po prostu, czyli to, co tutaj również jest w jednym momencie, był też problemem sporu, prawda, żeby rogów nie zakręcać i żeby uważać przy korzystaniu. Tak, one są pozaczytywane. Zresztą jedno z najciekawszych takich wzmianek w ogóle o uczeniu się z folkmara to znalazłem w pamiętniku Jasia Ługowskiego, polskiego młodego szlachcica, 13-latka, który wybrał się w wyprawę do obcych krajów. Świetne zresztą wydanie Jadwigi Muszyńskiej. I tam jest akurat właśnie w jednym z miejsc jest mowa, że należy kupić wydane w Gdańsku, wydanie folkmara, akurat Frycyś Dialogi, bo doskonale się nada to Jasiowi do nauki języka niemieckiego. Jaś się nauczył języka niemieckiego, nawet z ojcem zaczął korespondować w języku niemieckim, a ojciec powiedział, no ucz się synu, bo to na dworze mówią w języku niemieckim, więc ci się może przydać. Wrócił do Polski, 2 lata później zmarł, więc niczego się nie przydało. Zresztą później mamy Marię Ludwikę Gozagą, więc mamy zmianę paradygmatu językowego, trzeba było przejść na francuski. Jak spodziewam się, obydwoje macie jakieś swoje ulubione rozmówki i ponieważ my tutaj kręcimy się tak wokół kontekstu, ale trzeba by było się wreszcie wgryźć w to i no, jak kiedy chciałem wybrać swoje ulubione, skończyło się tak, że oznaczyłem co drugą stronę, ale chciałbym zapytać was, panie profesorze Mario, co z kolei wy najbardziej w tym lubicie. Tu powiem, bardzo że podobny mam problem do twojego. Historie są niesamowite, oprócz takich właśnie drobnych scenek, które moglibyśmy uznać za no, komediowe w stylu
stylu, nie wiem, slapstickowo-Monty Pythonowskim, podróżny, nie ma wody, wobec tego mówi sam do siebie w zasadzie, o, napije się wody z tej kałuży i chłepcze wodę z kałuży. Te wszystkie wyzwiska, dogadywanki, czy też wspaniała historia, jak człowiek, który wybrał się do Hiszpanii, mówi, że no nie dość, że tam nas napadli, to jeszcze złapali mnie i przykuli do galer, bo szyper robił jakieś przekręty i spędziłem 2 lata na galerach i tak historia się rozwija. No tutaj oczywiście moglibyśmy mówić dużo, dużo, ale takie the best of, waszym zdaniem. Chyba o chorowaniu jednak. Wydaje mi się, że rozdział o chorowaniu jest czymś naprawdę niezwykłym. Jest okrutny. Jest okrutny i ma swoją taką uroczą dynamikę. Kończy się tym dzieckiem najmłodszym chyba, tak? Czy się mylę? Rozstawiałym. A najmłodsze ma glizdy. No bohaterowie tej rozmówki wymieniają się po prostu, który na co jest chory. No tak, to jest recytacja, akurat właśnie bardziej, moje notatki wyleciały. Obydwaj są bardzo chorzy, dzieci leżą na pożarnicy, nie ma lekko, pieniądze zostały wydane na medyków. Przedoktoryzowane zostały chyba. Przedoktoryzowane, dokładnie. Zdecydowałeś się, która jest twoja ulubiona? Nie. Ja kocham je wszystkie, ale myślę, że teraz będziemy się po prostu przez jakiś czas licytować nimi. Ja nie wiem, chyba o łaźni. To znaczy ja zastanawiałam się nad tym. Tam, gdzie jest puszczadło, bo i to ten kawałeczek rzeczywiście chyba przeczytam. O, już ci balwiesz, cyrulik idzie, może daj wam na zdrowie, a chcecie krew puścić? Chcę tu, na ręce. Ale nie bardzo mnie tnijcie, nie chybiajcie, bo pewnie omdleję. Nie bójcie się, trafię ja dobrze. Wielkie to puszczadło macie, on uczyni to przecież wielką dziurę. Tym lepiej. Pójdź sam, trzymaj miednicę, nie mogę na to patrzeć. A przebóg, chybiliście, nie trafiliście żyły. Cóż za porada dalsza do tego? Nie dam się powtórnie ciąć. Trafiłem ci ja prawie dobrze, tylko że głęboko siedzi w mięsie, a krew jest gęska, że bierzeć nie może. Tłumaczy się akurat ten cyrulik. Trzymajcie jedną rękę w ciepłej wodzie, ujrzycie jak pójdzie. O, jaka szpetna ta krew! I tak dalej, i tak dalej. No. Przy czym chodzenie do łaźni niekoniecznie jest polecane. Czasami tam jest chyba wzmianka, że zamierzam się umyć, a to poczekam jeszcze tydzień z myciem, to umyję się wtedy, kiedy ty. Ale zaczyna się ten dialog, że pójdę do łaźni, czy chcesz iść ze mną? Nie, bo myłem się niedawno. I się przechwala obywatel, mogę się doma kąpać, kiedy chcę. Mamy piękną łazienkę w tyle, ta się wnet da napalić, czyli chodzi tu o rozgrzanie wody. Tam są wszelakie narzędy, sprzęty, wanny, faski, szafliki, spodnice i wszystko, czego nam potrzeba. Daleko tam lepiej, niżeli w pospolitej łaźni. I teraz dlaczego? Bo tam rozmaity lud idzie. Jeden krostawy, drugi trędowaty, a trzeci francowaty. Zresztą ten lud krostawy, francowaty jest odmalowany. Jest w kolorowance, można pokolorować krosty. Poszukałam, jak wygląda puszczadło, postaram się, żeby było odpowiednio wielkie. To dziura musi być duża, tak. Tak. Tutaj nie tylko chciałbym nawiązać do Folkmara, mam książkę pana profesora Wesele, kilka chrztów i pogrzebów, bardzo polecam również inne dzieła pana profesora, bo ja jestem wielkim fanem działalności naukowej Edmunda Kizika, bo zawdzięczamy mu również książkę Śmierć w mieście hanzeatyckim, sam tytuł już nastraja bardzo radośnie do lektury, oraz edycję, pan profesor współwydawcą Sowiżała Krotochwilnego i Śmiesznego, który powiedzmy, że trochę wspólnego z Folkmarem ma, jeśli chodzi o niektóre aspekty poczucia humoru. Może do tego nawiążemy. W każdym razie wesele. Mamy temat wesela. Jak wygląda
wesele, które mamy tu opisane. Pytam nie bez powodu, ponieważ ledwo kończymy tę rozmowę, mijały 2 dni i Maria ma swoje wesele, więc gratulacje dla panny młodej, a jednocześnie czy to wesele będzie tak wyglądało? Nie sądzę. mam szczerą nadzieję, że nie. Ponieważ wesele u Folkmara to nie jest impreza dla mięczaków. To jest bardzo niebezpieczny czas w życiu człowieka. Wesele może skutkować pogrzebem. Panie profesorze, wesela w Gdańsku. Jak to wygląda i dlaczego tak wygląda? No, oczywiście Folkmar przesadza, no, musimy również... Dobrze, przepraszam, muszę wobec tego wejść z cytatem. Oprócz tego, że na początku jest powitanie gości, szczęścia nowej pary, w pewnym momencie się zaczyna taka prawdziwa część dialogu, co się dzieje na weselu. Ale słysz ty, a długo mnie będziesz trącał, a długoż to mam cierpieć od ciebie? Nieprawda to, ty taki i taki, sameś ty taki, stul gębę, bo cię wybije. A co wiedzieć, kogo pierwej wybiją, kto oberwie, weźmie, dostanie? Dla Boga dajcie pokój, nie przeciwcie się jemu, bądźcie wy mędrszy niżeli on, widzicie, że się upił. Chłopcze, daj sam broń, kord, szable, szpadę, rapier, miecz, różnicę, bandolet, puchak, pacholcy, czelać, do strzelby, bij, zabij. I finał, o niestetyż, męża mi raniono, zabito, przestrzelono, zastrzelono. A dziewka z dziecięciem kędy, co tu za trzask, wrzask, co to za zuchwali goście, kto tę zwadę zaczął, ta świnia ożarta, wypchnijcie go z domu. Słuchaj, bracie, nie na to cię proszono, żebyś zwadę zaczynał, gdyś się był upił, ukłaść się było. Nawet jeśli na weselu nie postrada się życia u Folkmara, można postradać palce, a nawet jeśli nie postrada się palców, to na pewno odniesie się jakieś szkody na mieniu osobistym i odzieży. Korale się sypią, suknie się plamią. No, bezstratni z tego na pewno nie wyjdziemy. No cóż, przepraszam, jeszcze tutaj inne takie dowcipne rzeczy, że och bych ci miał powiedzieć, co tam się stało, zdechłbyś od śmiechu, panna jedna zacna w perłowej szacie chciała się młodzieńcowi ukłonić, ostatka się sam domyślaj, więc możemy wnioskować, że ta szata jakoś się rozpruła, tak? Ja się domyśliłam zupełnie inaczej. Zasugerowałam się tekstem niejakiego Popka. Nie wiem, czy kojarzycie takiego wokalistę, który miał taki wers. Chciał się jej ukłonić, lecz przydzwonił jej z bani. Wydaje mi się, że to może mogło również tak się skończyć. Wróćmy do wesela. Wesele jest oczywiście chrzty i pogrzeby również i wiemy już, że wesele może doprowadzić do pogrzebu. Dlaczego te wesela gdańskie są tak ważnym tematem? Po pierwsze, no, te wesela rzeczywiście są reglementowane, prawda? Więc doskonale w Gdańsku zaprojektowano, jak ma wyglądać takie wzorowe wesele dla rzemieślnika, dla członka patrycjatu, dla służby domowej. Wyliczono dokładnie, ile można gości zaprosić, albowiem wiadomo, że jeżeli kogoś nie proszą, tego kijem wynoszą i tak dalej, i tak dalej. No, jest to ważna rzecz, albowiem my doskonale wiemy, że gdańszczanie w dosyć późnym wieku zawierali związki małżeńskie. Z tych materiałów dostępnych z ksiąg wynika, że mają przynajmniej już 28 lat skończonych, a więc nie ma tutaj mowy, że to są jacyś bardzo młode osoby również i dziewczęta często są już w wieku zupełnie takim porządnym, czyli już mają po 21 lat skończone, według prawa chełmińskiego już są, no, mogą dysponować swoim majątkiem, a więc nie mamy takiej sytuacji, którą czasami nam się próbuje przypisać, że związki małżeńskie są zawierane pomiędzy bardzo młodymi ludźmi. Nic z tych rzeczy. Gdańszczanie nie zachowują się jak jętki, jednodniówki, motylki, które akurat są pozbawione nawet chyba aparatu gębowego, tylko po to, żeby rzeczywiście
przyjść na świat, rozmnożyć się i umrzeć. Nie. Rzeczywiście jest to pewna planowana rzecz i te planowanie no, w jakiś sposób rzeczywiście w tym mieście kupieckim się odbywa. Nikt, jeżeli nie ma odpowiedniego zawodu, nie będzie zawierał związku małżeńskiego. Mamy również duży udział kobiet służących, które nigdy nie zawierają związków małżeńskich. Część osób, mężczyzn, nie stać również na zawarcie związku małżeńskiego, bo to oznacza założenie rodziny. Ci ludzie są odpowiedzialni. Prawda? Więc jeżeli ktoś jest nieodpowiedzialny, to nie zakłada rodziny. Czy organizując wesele, trzeba się liczyć z jakąś odgórną regulacją? Chodzi mi tutaj właśnie o ustawy przeciwzbytkowe, które pobrzmiewają w folkmarze mniej więcej, no nie jest bezpośrednio to powiedziane, bo to jest jakby taka oczywista rzecz. Co to takiego było? Znaczy to troszeczkę się rozminął, bo mamy pierwsze oczywiście ustawy antyzbytkowe gdańskie, to one są jeszcze z późnego średniowiecza, ale taka pierwsza znana, dosyć już szeroko opublikowana, to pochodzi z 1595 roku, a więc już z czasów, kiedy folkmar działał jako nauczyciel. Większość tych ustaw to są ustawy wydawane w XVII-XVIII wieku i one regulują zarówno rodzaj potraw, które można wystawić, liczbę gości, których można zaprosić na wesele, stosunku do odpowiedniej pozycji społecznej. Również są regulowane podarki weselne. I oczywiście to chodzi o to, żeby no nie przesadzać, żeby również no nie wykosztować się, albowiem no mamy ograniczone możliwości kredytowania takiego przedsięwzięcia, no i żeby się nie skończyło tak, że po prostu długi zaciągnięte, żeby olśnić akurat gości oraz sąsiadów, no będą się ciągnęły za parą młodą przez całe życie. A więc starano się po prostu ograniczyć te koszty. Poza tym zakazywano na przykład zapraszania służby domowej, która oczywiście chętnie byłaby wszędzie zaproszona, ale służba nie miała prawa uczestniczyć w tego rodzaju przedsięwzięciach, prawda? One są bardzo skrupulatnie tutaj regulowane. Mówi się o stołach, wiadomo o jednym, dwóch stołach. My doskonale wiemy, że jeden stół to jest 12-osobowy, dwa stoły 24 osoby i tak dalej, i tak dalej. Więc te wszystkie elementy tutaj ordynacji weselnych, one jakoś tam pobrzmiewają, ale nie bezpośrednio, bo tak jak powiedziałem, one są troszeczkę już późniejsze. Pierwsza taka ordynacja to jest chyba 1324 dla Gdańska. Taka już drukowana, porządna i bardzo szczegółowa. Padła kwestia potraw. U folkmara pobrzmiewa pewna, powiedziałbym, momentami wręcz obsesja jedzenia. Ona nie jest w pierwszym momencie zauważalna, ale kiedy czytałem folkmara po raz trzeci, zauważyłem, że w dialogu o szkole, kiedy uczniowie rozmawiają, co masz ze sobą, wymieniają całą długą listę przeróżnych wypieków, no tego, co nie wiem, kiedyś było szkolną kanapką w wariacjach wielu, bardzo wielu. Jest o tym, jak kupować żywność. Czy tutaj mamy po prostu jakieś takie odzwierciedlenie obfitości miasta hanzeatyckiego, miasta portowego, nadmorskiego, w którym jest po prostu wszystkiego dużo? Jak w ogóle, jak stykając się z folkmarem, obydwoje to jedzenie odczytywaliście? Jaka jest jego taka semiotyka? To wiesz, to jednak są rozmówki, w związku z tym musi się, podejrzewam, pojawiać dużo słownictwa rozmaitego. Jedzenie faktycznie się pojawia, jest na pewno bardzo ciekawe. Ten fragment, o którym wspomniałeś z uczniami, oni zdaje się zupkę piwną, także zabierają ze sobą do szkoły. Dzisiaj rozmawiałam z dziećmi, z którymi miałam warsztaty, o tym, jak wyglądało kupowanie różnych pokarmów. Dzieci też zwróciły uwagę na to samo, co ty, że tych miąs i ryb pojawiają się nieprawdopodobne ilości, rodzynki małe, a także duże. No. Cóż za śniadanie masz? Mam chleb z masłem i gomułkę, mam też szeląg na biały chleb, rzemkę, kukłę, rogatkę, slężak, gryczak, tatarczak, obwarzanki, bygle, placek, kołacz, piruk, tortę, piernik,
fafernyski, orzeszki piernikowe, kołacz z masłem, gniotka z makiem i miodem. A możesz to wszystko zjeść? Czy my możemy zidentyfikować, co to jest, co to są fafernyski albo gniotka z makiem i miodem? No, fafernusy są akurat no, rzeczy związane no, po prostu z jakimiś piernikami. To tutaj przede wszystkim o to chodzi. Znaczy, ja zwracam tylko uwagę, że to są część tych już przysmaków piekarniczych, no, one się pojawiły w późniejszych wydaniach Folkmara. Ja część identyfikowałem za pracą Jerzego Trzoski, który się zajmował piekarnictwem i młynarstwem w Gdańsku i te różne tutaj rzeczy można było ustalić, więc to takie akurat trudne nie było. Ale rzeczywiście, ja teraz się tak zastanawiam nad tym jedzeniem, to tam jest mowa na przykład o kaszubskim szlachcicu, który przyjechał z rakami na targ, prawda, o holenderce z serami, która się zjawiła również na targu. Sporo jest, no ale mój jest Boże. Jest też cały obiad obfity. Cały tak. Rozdział poświęcony. No tak, jest jedzenie, jest również rozmowa przed obiadem i po obiedzie. Wszystko jest. Jak to mięsa prawda. I ryb kupić tutaj, nawet nie będę ale gdybym czytał. Sięgnął do współczesnych jakichś rozmówek, takie, które się kupuje jadąc gdziekolwiek, no to też mamy tam jak coś kupić i te akurat właśnie zwroty takie związane z no właśnie zakupem w restauracji, one tam się też często pojawiają, więc nie jest to chyba takie aż bardzo dziwne. A jednak podstawa właśnie większości rozmówek jest. Tak, ja zgodziłbym się, ale wskazałbym jednak jeden problem. Właśnie policzyłem, jest około 40 nazw gatunków ryb. Proszę mi pokazać przewodnik, który wymienia rozmówki 40 gatunków, bo mamy tutaj karpia, leszcza, sandacza, barwenę, brzanę, parmę, toporka, suma, płaszczki, węgorza, miętusa, cerdy, pstrąga, lipienia, węgorzyce, jesiotra, wyża i tak dalej, i tak dalej. No tutaj obfitość z tych rozmówek, oczywiście tu chodzi o ostatnie wydanie, tak się wylewa trochę jak na takich holenderskich, flamandzkich obrazach przedstawiających targ rybny. Czy to właśnie nie koresponduje trochę ta wizja północnych, bogatych, kwitnących miast z obrazami, na których to wszystko się przelewa, te ryby, mięsa i tutaj właśnie u Folkmara w jego rozmówkach, bo ja odnoszę wrażenie, że to byłaby wspaniała ilustracja momentami. Gdańskiej obfitości. Znaczy jako nauczyciel to on źle zarabiał, więc to byłoby marzenie raczej no tylko o tym, bo on na przykład z tej suplicy, którą ja również tam reprodukuję, on pisze, no zaraz będzie, mam już tyle tych córek, zaraz będzie kolejna, jest w drodze pewnie, więc w jaki sposób mam akurat zarobić na książki, więc on ma problemy, on również prosi o pożyczkę bądź o zapomogę Radą Miejską Gdańska, ją otrzymuje, nawet znalazłem kwit, że on tą pieniądze rzeczywiście dostał. Wtedy, kiedy się stabilizuje, to jest w 1599 roku, otrzymuje, nie tylko ma pracę kolegi, czyli nauczyciela w gimnazjum akademickim, ale również otrzymuje stanowisko kaznodziei świętej Annie. Dwa lata później już umiera. Prawda? Rzeczywiście wydawało się, że osiągnął wszystko. To jest jego raczej marzenie. Znaczy, ja przypuszczam, że większość ludzi chodziła i oglądała, ale to wcale nie znaczy, że kupowała to, co się znajduje na tych targach. No, podkreślanie, że są głodni też często przewija się. Tak, albo nie mają drew, żeby napalić, tak. Prawda, że marzną. Musimy sobie wyobrazić po prostu, co to znaczyło zima w ówczesnym Gdańsku. To nie było tak jak w tej chwili mamy szczęście, znaczy... Nie mamy zimy, za to mamy ogrzewanie. To było dokładnie odwrotnie. Ale wieje. No. Dla człowieka z południa zawsze pierwsza rzecz w Gdańsku strasznie wieje. Ja może wracam jeszcze do tych badań, które prowadził Andrzej Klonder właśnie nad konsumpcją. I też siedziałem wielokrotnie nad różnymi rachunkami. Mnie dziwiła liczba, znaczy ilości zjadane. I ktoś mi w końcu zwrócił uwagę, bardzo trzeźwo, że się nie ma co dziwić. Tam jest rzeczywiście stosunkowo mało tłuszczu. Oni w jakiś sposób musieli rekompensować tą liczbą zjadanego grochu, strąkowych różnych rzeczy, które się dobrze przechowuje. Kasz,
po prostu brak tłuszczu i cukrów, prawda? Inaczej oni rzeczywiście cały czas by marzli. To są zimne mieszkania, oni muszą się wycofywać do jednego pomieszczenia, które jest marnie ogrzane, prawda? Więc oni rzeczywiście cierpią. Najgorsze również, że znaczy zimno jeszcze nie jest takie, akurat jest to taką tragedią, ale są tak zwane te pory przejścia, czyli wilgoci, prawda? No tutaj, której w Gdańsku nie brakowało. Ale jeśli kogoś stać, to towary luksusowe jak najbardziej się znajdą i one również u Volkmara się pojawiają. Zwłaszcza rozdział o kupowaniu szat. No to tutaj mamy rzeczywiście przepychu co niemiara. Można wybierać z wielu różnych tkanin. Mamy importy. Gdańsk... Czy to jest właśnie taki obraz również Gdańska rozkwitającego, w którym w zasadzie jest wszystko? Gdańsk przychodzi w swój najlepszy okres rozwoju, to prawda. Prawda? Od 1577 roku, od nieudanego oblężenia Gdańska przez wojska Stefana Batorego, koniunktura w Gdańsku jest doskonała. Jest doskonała. I nawet pojawiające się od czasu do czasu epidemie dżumy, ciężką epidemię dżumy, Gdańsk przeżył w 1564 i 5 roku. No i Volkmar też. Volkmar też miał pecha. Mhm. Miał pecha, bo akurat tak dużo ludzi nie umarło w czasie tej epidemii. Epidemia dżumy i epidemie dżum, które się w Gdańsku pojawiały wielokrotnie w XVII wieku. Prawda? Ostatnia taka wielka epidemia, no to już jest XVIII wiek, to jest 1709 rok. Ale te epidemie nie powodowały specjalnej jakiejś wyrwy demograficznej w Gdańsku. Osoby, które zmarły, z marszu zostały zastąpione przez tych chętnych, którzy w Gdańsku chcieli zamieszkać. Gdańsk również w tym okresie, na przełomie XVI-XVII wieku, boryka się z problemem mieszkaniowym. No więc zamieszkiwane są wszystkie piwnice. Mamy mnóstwo informacji, że ludzie rzeczywiście gnieżdżą się wielkimi rodzinami w różnych suterenach, prawda? Nie ma miejsca w Gdańsku. I taki boom budowlany, to są lata 20. i 30. w Gdańsku. Widzimy liczbę koncesji budowlanych wydawanych. Ona rzeczywiście pokazuje, że to miasto ma niezwykły, no, niezwykły dynamiczny rozwój. Zamieszkuje... O budowaniu domu też u Volkmara przeczytałem. Tak, właśnie. Jest. Żeby nie wynajmować, tylko właśnie samemu sobie zbudować. Jest budowanie od początku do końca i mamy tam chyba również upadek, tak? Znaczy nie, mamy oblewanie komina, jako parapetówka ówczesna, prawda? Więc również o tym pamiętał. No tutaj konsumpcja, mówimy o konsumpcji, ale też, jak pan wspominał, konsumpcja alkoholu. Tutaj ten alkohol pojawia się tak jako takie obiter dictum, że po prostu służący przychodzi z poselstwa i pani mówi: śmierdzi ci z gęby, gorzałkę piłeś. Więc tutaj mamy też wskazanie na tę konsumpcję alkoholu. Skoro mówimy o oblewaniu, o tej parapetówce, zbudowany dom, też jaka jest ta konsumpcja alkoholu, skoro od tego tak zaczęła się przygoda z Volkmarem. To jest przygoda raczej Andrzeja Klondera, prawda? A nie moja, ale no, alkohol jest rzeczywiście jest powszechnym elementem konsumpcji codziennej. Prawda? Jeżeli będziemy akurat przyglądać się różnego gatunku piw, jeżeli będziemy stawiać, to akurat ta frakcja dolna, no to w zasadzie jest tak gęsta, że to już jest prawie że owsianka, prawda? Ta górna, cienkusz albo tasbir, czyli taschenbier, czyli lekkie akurat piwo, no piła służba domowa, ale to ciężkie takie, no to łatwo z tego było zupę zrobić, prawda? Więc to była owsianka, prawda? Do tego troszeczkę jeszcze sera można było skroić. I w zasadzie tak, zupa gotowa. Ale przede wszystkim ustaliliśmy, że było zimno i że nie było ogrzewania. I myślę, że te dwa tematy mogą być gdzieś połączone. Konsumpcja jednak i marznięcie. Tak, no bo alkohol jest bardzo łatwym dostarczycielem kalorii. Prawda? Więc tutaj, no, poza tym tylko więźniowie pili czystą wodę, bo czysta woda była nieczysta. Więc nikt nie miał pewności, czy jeżeli się nie napije rzeczywiście z kałuży,
to marnie na jakąś tam czerwonkę, na jakąś biegunkę no nie skończy. I to była zasada podstawowa. W tamtych czasach człowiek przy zdrowych zmysłach nie pił wody. Prawda? To mówimy o więźniach, wobec tego jeszcze jedna rozmówka mrożąca krew w żyłach, zilustrowana tutaj kolorowanką, jak mam wrażenie, nawiązującą do Memlinga i piekła Memlinga, czyli 31. rozmowa o złoczyńcach i o ich karaniu. No, powiedziałbym, że to jest... też i tak zresztą z przypisów pana profesora wynika, że to jest przesadzone, że to jest zdecydowanie przesadzone, jak tutaj złoczyńców, którzy robią przeróżne rzeczy, co robią, wyłamał spichlerz i wiele rzeczy wykradł, zbijał na dobrowolnej drodze, zabił kogoś, wyłupił kościół, był kostylą, bawił kostylstwem, spalił niektóremu szlachcicowi dwór, dopuścił się cudzołóstwa, miał dwie żony oddane, zgwałcił uczciwą panienkę, zbijał na morzu, kradł konie i żywo je łupił i tak dalej, i tak dalej. Naprawdę lista jest bardzo duża. Łącznie z bardzo ciekawym oskarżeniem, które rzeczywiście mnie tutaj tak uderzyło i z przypisu wynika, że takie oskarżenia nie są odnotowane, czyli sprzedanie dziecka Żydom przez kobietę, czyli takie oskarżenie, które znamy, prawda, z tych wszystkich krążących oskarżeń o mord rytualny, to również się pojawia, ale wiemy oczywiście, że to jest fantastyczne, ale powiedzmy te takie stereotypowe przedstawienia znane nam chociażby z Sandomierza, tutaj się pojawiają. Co, jak się ich karze? No, zetną go, rozpalonymi kleszczami będą targać, na koło go wpletą, będą go ćwiertować, spalą go, uczynią go bezecnym, a imię jego przybiją do prągu, będą go brać na włócznie, przebiją go kołem, palem i tak dalej. No, taki sadystyczna lista wszelkiej kaźni i wszelkich przewin. Czy to... Wiemy już, że nie wszystko znajduje potwierdzenie. Czy to też tutaj jest takie trochę fantazjowanie Folkmara? Znaczy, no, mały horror się zawsze tam przyda, prawda? Ludzie lubią sobie, można się postraszyć. Oczywiście z Żydami to jest problem tego rodzaju, że w zasadzie Gdańsk posiada akt pozwalający im nie tolerować starozakonnych w mieście, więc oni przybywają tylko na podstawie przypustek i tylko w okresie jarmarku dominikańskiego i są rzeczywiście pod ścisłą kontrolą. Żadne takie wypadki tutaj, no, sprzedaży, źródła nie notują. Ja to się odwołuję do badań kolegi z Instytutu Dariusza Kaczora. One jeszcze wtedy nie były udostępnione do końca, bo on jeszcze wtedy chyba... A już wtedy już chyba napisał swoją pracę doktorską, chyba już byłem jej również czytelnikiem jako recenzent, więc on również tego nie był w stanie wychwycić. I również się zachowały dla Gdańska sentencje criminales, a więc takie zbiory wyroków. Tam również o tym mowy nie było, tak jak nabijanie na pal jest pewną fantazją. No ale mój Boże, no jeżeli mamy przestraszyć ucznia, to trzeba troszeczkę tam rzeczywiście tych męki mu opisać, prawda? I pamiętajmy, że on uczy się polskiego, więc być może to jest wyobrażenie, co w tej Rzeczpospolitej całej może się dziać, bo jednak jeśli z Gdańska wybrałby się, powiedzmy, na Ukrainę, to już nabijanie na pal mógłby zobaczyć. My o Folkmarze naprawdę niewiele wiemy. My nie wiemy nawet, gdzie on się nauczył języka polskiego. W jaki sposób w ogóle przybył do Gdańska? To są same znaki zapytania. Ja tam stawiam taką pewną tezę, być może pod wpływem akurat właśnie lektury pamiętników i dziennika Jasia Ługowskiego, że niewykluczone, że on został zatrudniony do orszaku jakiegoś polskiego szlachcica i tak przyjechał akurat do Prus Królewskich i później rzeczywiście trafił do Gdańska. Ale to jest moja też taka pewna fantazja. No, próbowałem go w jakiś sposób umiejscowić. Nawet nie wiedziałem, nigdy się nie dowiedziałem, kiedy on się urodził. Okazało się, że Hersfeld w Hesji, no, tam się zachowały księgi metrykalne, ale niestety z późniejszego okresu. Również moja wymiana korespondencji z archiwistami stamtąd na nic się nie przydało.
Tylko oczywiście mogę stwierdzić, że Folkmarów tam było sporo, bo i matrykulowali się wtedy na Uniwersytet w Marburgu, więc tam się gdzieś to pojawiało. Ale skąd on tutaj się wziął? On był zjawiskiem. On był zjawiskiem, rzeczywiście zabłysnął, rzeczywiście poświęcił się rzeczywiście badaniom nad językiem polskim, no i szybko zgasł. Ale dobrze, że zostawił to dzieło. No jest tak. To nie tylko jedno. Maria, czy ty chciałaś nawiązać do tych kaźni? Nie chciałam wspomnieć, tylko że dosyć ciekawe też jest, że ci rozmówcy z rozmówki właśnie o zbójcach i przestępcach są litościwi. Są jednak litościwi, sprawiedliwi i serduszko im się tam kraje przy okazji. Ale mimo wszystko rozmowa o złoczyńcach bardzo przypomina rozmowę o teatrum. Oni tak jakby mają wybór, albo iść oglądać jakieś przedstawienie, albo iść oglądać mękę i egzekucję. Co prawda jeden z rozmówców mówi, że on nierad ogląda takie okropne rzeczy, ale ta egzekucja jest mimo wszystko formą rozrywki. Ja wiem, że tu wchodzimy w takie stereotypowe postrzeganie ludzi przeszłości, którzy gromadzili się tłumnie, żeby zobaczyć, jak tam właśnie rozpalonymi kleszczami kogoś będą targać. Ale to nadal jest właśnie takie podejście, że to jest coś, co ich przyciąga. Ja mam pewną uwagę, może pan profesor mnie poprawi, ale wydaje mi się, że tutaj również Kościół jest traktowany jako forma rozrywki i kilka innych rzeczy, być może z braku innych rozrywek. No, nie ma telewizji, nie ma radyjka, teatr jest albo nie ma w formie jakiejś szczątkowej. No. Czy my tu schodzimy tak trochę na Hausinkę i Homo Ludens, zabawa źródłem kultury i w zasadzie ta zabawa stworzyła kulturę, no, miasta, czy tak? Ach. Jedna pierwsza podstawowa uwaga, wolnego czasu wtedy nikt prawie że nie miał. Prawda? Ten czas był strasznie silnie no, tak już podzielony pomiędzy przygotowywanie posiłku, pomiędzy pracę. My musimy sobie zdać sprawę z tego, że pracowano wtedy do 14 godzin dziennie. Tak wyglądało to w statutach cechowych. Zimą troszeczkę krócej, ale w zasadzie od momentu, kiedy się słońce pojawia, to słońce wykorzystywano do granic możliwości. Czyli w zasadzie od brzasku do zmroku starano się oszczędzać świece i pracowano. A więc no, ileż jeszcze człowiek może, i tam musi się znaleźć jakiś czas na posiłek. Wtedy już następuje tylko sen. Prawda? Mamy raptem troszeczkę niedzieli, ale uwaga, niedziela to nie jest okres niedziałania, tylko to jest okres świętowania, a więc trzeba było obowiązkowo udać się na nabożeństwo. Dopiero po nabożeństwie, po niszporach, otwierano wyszynki, a więc teraz, wtedy troszeczkę tego czasu było. Ta niedziela się przesuwała nieco na poniedziałek. Mamy szewski poniedziałek, niebieski poniedziałek, prawda, do godziny 12. Oczywiście cechy walczą z tak zwanym poniedziałkowaniem, czyli zbyt późnym przychodzeniem do pracy. To się nie do końca udaje, ale widzimy, wtedy następuje jakiś moment rozrywki. A ta kwestia kaźni jako miejsca rozrywkowego, mój Boże, na Dzikim Zachodzie rzeczywiście wieszano ludzi publicznie w XX wieku jeszcze, prawda? W Gdańsku ostatnie publiczne, wprawdzie było to związane oczywiście z kaźnią oprawców ze Stutthofu, ale to również rzeczywiście wywołało tak silne emocje, że już później tego nie powtarzano. A więc zdawano sobie sprawę, że nawet osoby, które zasłużyły na śmierć, no jednak trudno rzeczywiście, no, prezentować to w tak sposób publiczny, który wyzwala akurat z oglądających no bardzo często nie współczucie, ale radość. I to być może akurat rzeczywiście, a nie refleksje, prawda, więc to jakby hamuje. Znaczy ja czytając Folkmara mam wrażenie, że on opisuje w zasadzie społeczność, która mogłaby być społecznością współczesną.
prawda? My się nie różnimy w... Ja myślę, że wszyscy mamy to wrażenie tu siedzący. To nie jest przedstawianie społeczeństwa tylko przedindustrialnego. Prawda? I my możemy mówić, no jesteśmy tym społeczeństwem jakim postfiguratywnym, zupełnie inaczej się zachowujemy, uczymy się bardziej już od swoich dzieci. Nie, nie, nie. On opisuje rzeczywiście to, co mogłoby się zdarzyć, gdyby nam odebrano, no nie wiem, nasze komputery, elektryczność i trochę oświetlenia, byśmy się dokładnie tak zachowywali, jak te osoby opisywane przez niego. Te lęki, te nadzieje, które tam są wyrażane, one są bardzo współczesne. Kościół u Volkmara. Myślę, że to jest tak już leciusieńko bąknęłam, ale właśnie zaskoczyło mnie i urzekło, że tam do kościoła ludzie idą również poplotkować, pooglądać stroje, zastanawiają się, który ksiądz mowę ma nowotną i... Nie, to był nowotny, czyli nowy się pojawił. Tak, który ksiądz nowy kaznodzieja, czy dobrze mówi. Tak, i to w zasadzie od treści nauczania tam, czy refleksji. On jest bardzo ostrożny. No. To jest okres rzeczywiście no, dyskusji pomiędzy luteranami a kalwinistami. Gdańsk jest również no, w pewnych kleszczach katolickich, więc on stara się nie wpychać akurat właśnie w dziedzinę, która mogłaby go narazić na, nie wiem, zarzut z jednej strony luteranizmu bądź kalwinizmu. Tutaj on rzeczywiście się z tym obchodzi jak z gorącym kartoflem, chociaż ziemniaków wtedy nie było, więc jajko trzeba będzie tutaj podać. Mieliśmy zresztą, tak przygotowując się, widzieliśmy jeden komentarz, który przedstawiał rycinę chyba van Leukena, przedstawiającą XVII-wieczną procesję Bożego Ciała, czyli idą katolicy, a lud gdański obrzuca procesję kamieniami i paskudnymi rzeczami. Więc tutaj też były spięcia religijne, których u Volkmara w ogóle nie widać, więc ta ostrożność jest, ostrożny, tak. jest wielka. Czyli mamy jednak pewną autocenzurę tych realiów miejskich. On został kaznodzieją w kościele polskim świętej Anny, który jest no, przy Świętej Trójcy. Święta Trójca wtedy jest jeszcze bastionem kalwinistów w Gdańsku. Trudno jest rzeczywiście zidentyfikować tutaj jego przekonania, bo on naprawdę tutaj pary nie puszcza. Prawda? Ja próbowałem to też ugryźć w jakiś sposób. To jest w zasadzie nie do zrobienia. Chestia jest również podzielona wyznaniowo, zresztą do chwili obecnej. Północna Chestia jest luterańska, mniej więcej do wysokości Kassel, ale również częściowo jeszcze Marburg i Frankfurt, prawda? Ale na południu już mamy do czynienia z częścią katolicką. Więc on był świadomy napięć religijnych. To nie ulegało dla mnie wątpliwości. I wiadomo, że rezygnując z tego, po prostu tworzy bardziej uniwersalną publikację, która się lepiej sprzeda. Być może i tak akurat to kalkulował, ale tego nie wiemy. Kończy się tak jak życie dialogi Volkmara. Mamy rozmowę 39 o umieraniu i kolejną o pogrzebie. Chciałbym tak na chwilę przejść do rozmowy o umieraniu. Rozmowa o umieraniu jest w zasadzie takim poradnikiem, co mówić na łożu śmierci. Jest niezwykła, bo sobie wyobrażam człowieka, który już leży na łożu śmierci i po prostu mówi dokładnie te słowa. Jak właśnie wygląda żegnanie się z życiem w czasach Volkmara? Ludzie nie umierają w szpitalach, umierają w domu, otoczeni rodziną. Nie, no to jest to rzeczywiście no, Ars Moriendi, które on tutaj akurat właśnie w jakiś sposób taki protestancki no, prezentuje, kiedy należy się rozliczyć ze swojego majątku. No, to jest miasto mieszczańskie, więc trzeba rzeczywiście zrobić sobie taki rachunek sumienia i napisać po lewej stronie ma, mieć powinien, zol haben i zobaczyć, czy na co bilans wychodzi. Znaczy bilans musi wyjść na zero, to my wiemy, prawda? Ale no, oczywiście czasami
okazuje się, że no nie wiem, są pasywa, są aktywa i co oddamy, prawda? Trzeba posprzątać po sobie. I oni mają wrażenie, że trzeba rzeczywiście zostawić po sobie taki porządek. Więc zresztą zakończenie śmiercią no, we współczesnych takich rozmówkach no, sobie trudno wyobrazić, spotkajmy się na cmentarzu, prawda, prawda? Ale on jest jednak, ten cykl dla niego jest oczywisty, prawda? Ta 40. rozmowa rzeczywiście, no, zresztą poprzedzana jest właśnie tą tymi chorobami, tym wymienianiem, co tam w życiu siedzi, że ma parchy, że już się wydoktoryzował kompletnie, że już na nic go nie stać, że cały czas mu świszczy w uszach i tak dalej, prawda? Finał, finis. Maria, ty działasz w mieście, w przestrzeni miejskiej, co prawda nie w tym mieście, tylko mieście powiedzmy takim par excellence industrialnym, czyli Łodzi. Czy ty znajdujesz jakieś tutaj podobieństwa w funkcjonowaniu miasta dawnego i w funkcjonowaniu miasta współczesnego? Bardzo dziwna analogia i zaskakujące pytanie. Czy znajduję podobieństwa między współczesną Łodzią a folkmarowskim Gdańskiem? Pomiędzy ludźmi tak, pomiędzy tym, co wynika z naszej fizjologii, no jak najbardziej, bo żremy i umieramy i chorujemy. No, natomiast relacje się zmieniły, relacje społeczne. Teraz pytanie, które obiecałem panu profesorowi, to jest pełne wydanie Folkmara, którego nie sposób dostać, kiedy Maria pochwaliła się, że ma. Pierwsze, co napisałem, to zapytałem się, czy mi może odstąpić je i że oddam Góry Złota za edycję Folkmara. I Łukasz był jedną z trzech osób, które mnie o to zapytały. Tak, mimo że jeśli chodzi o wydania starodruczne, to ich jest zdigitalizowanych chyba 6 dostępnych w Polonie, ale właśnie moim zdaniem to jest coś, co powinno być sprzedawane w każdym sklepie z pamiątkami z Gdańska. Panie profesorze, czy coś tu nie należy czegoś zrobić? Prosimy, myślę, że tu wszyscy chcieliby to mieć w domu. Czy będzie kolejne wydanie, wznowienie? Naprawdę chcielibyście mieć to w domu? Nie wiem, oczywiście można byłoby płytkę wsadzić do komputera i wydrukować, prawda? I nie byłoby żadnego problemu. Nie jestem jeszcze na to gotowy. Powiedzmy w ten sposób, cały czas nowe rzeczy mi się pojawiają. Poza tym ja również przeszedłem przez inne rozmówki. Chciałem to rozszerzyć, ale być może rzeczywiście skorzystam z tej sklep z pamiątkami, mówi pan. Tak. Każdy gdański sklep z pamiątkami powinien mieć rozmówki. Szkoły, Folkmara. Sklepy z pamiątkami, kioski na dworcach. Tak. Pomnik myślę, Folkmara to, obok Neptuna. To jest rzecz zupełnie niesłychana i ja jestem gdańszczanką z pochodzenia. Nie znałam wcześniej tych rozmówek, zupełnie nie mam pojęcia dlaczego. Uważam, że powinni je znać wszyscy. Znaczy ja się oczywiście jak każdy historyk, ja się trochę męczę swoimi tekstami wcześniejszymi i ja rzeczywiście porozcinałem tego Folkmara na różne rzeczy, powkładałem do różnych swoich prac. Nim się żywiłem naprawdę długo. I oczywiście, no, może wrócę do tego, ale jeszcze mam tyle planów, proszę, naprawdę, i to jest trudne dla mnie, no żeby rzeczywiście tak, jeszcze naprawdę jestem bardzo młody i cały czas jeszcze się uczę. Proszę pamiętać, że Folkmar też był młody i w rozkwicie. Proszę uważać. Tak, no, no najbliższa epidemia dżumy jest dzisiaj w Gdańsku, jest już pewnie wkrótce. Będę miał to na uwadze, ja dziękuję za znaczy się i dżumę, i Folkmara. Ale
No jeszcze nie w tym roku, w przyszłym roku też nie. Proszę Państwa, ponieważ my już sobie godzinę ponad rozmawiamy, mniejszym zachęcam, otwieram pytania od publiczności. Bardzo zachęcam. Proszę uwierzyć, że my możemy otworzyć na losowej stronie tę edycję i rozpocząć kolejną godzinę komentowania i będziemy się dużo śmiać, ale już. Dobry wieczór. Ja mam pytanie odnośnie tego, jak są pokazane gdańszczanki w tym tekście źródłowym. I do kogo to jest pytanie? To mieliśmy tutaj wcześniej interesującą rozmowę o służbie, bo tutaj mamy oczywiście przekrój społeczeństwa i kwestia służących i pań, i relacji panie służące utkwiła mi mocno w pamięci. Tu nawet mam wynotowane, jak pani narzeka na służącą. Czyli pani mówi swojej przyjaciółce, że służąca jest plugawa, dom i statki nie trzyma hendogo, wszystkie kąty pełne gówien, śmieci, gnoju, jest szkodnica wielka, nie mogę jej tak wiele garnców nadążyć, jako ona potłucze i tak dalej. Więc mamy ten świat służby, świat kobiet, które są paniami i one to są światy odseparowane. My nie mamy tutaj wizji jakby jednego zbioru gdańszczanek, ale to zdecydowanie jest pytanie do pana profesora, nie do mnie. Bardzo dobre pytanie. Znaczy pierwsza jakby rzecz podstawowa, one są kierowane, te rozmówki, zarówno do chłopców, jak i do dziewcząt. I to jest również jakby dla nas przesłanka mówiąca o tym, że dziewczyny również uczęszczają albo do szkół, znaczy nie parafialnych, ale wtedy do szkół pokątnych, czyli do szkół prywatnych. One są nauczane języka polskiego. I widzimy również te odmianki akurat tutaj, no one nawiązują, czy to jest ma być forma akurat żeńska, czy ma być forma męska. Prawda? To jest pierwsza jakby uwaga. Więc i również na przykład już wychodząc poza Folkmara, mamy sporo informacji o tym, że wysyłano dziewczęta do miast polskich, żeby uczyły się języka polskiego. Prawda? Więc tutaj widzimy je jako osoby, które są włączane do życia gospodarczego, a nie są odsuwane jakby na bok. Ale musimy się również do jednej rzeczy no, zawsze przyzwyczajać. Epoka przedindustrialna to jest epoka mężczyzn. Jeszcze nie ma ani praw wyborczych, ani nie ma pigułki, prawda? Która uwolniła, znaczy stała się jakby początkiem no, cywilizacyjnej zmiany. Jest to świat mężczyzn. Mężczyźni rządzą, kobietom się zdarza akurat no, odgrywać istotną rolę, ale również w momencie, kiedy może być wdową, która odziedziczy majątek i rzeczywiście nie zawiera związku małżeńskiego ponownego, to oczywiście jest w stanie zarządzać owym warsztatem, ale tylko do roku czasu. Prawda? Są przymusy, żeby wdowy pojmowały młodszych czeladników za mężu. Zresztą tutaj jest taka jedna no, sytuacja, że akurat stara baba bierze młodego tak, tak. I będzie śmiechu, co nie miara, prawda? I rozumiesz, odwrotna sytuacja, prawda? Więc te nierówności wiekowe, one tutaj są oczywiste, ale jeżeli jest mężczyzna starszy i bierze młodą, no to oczywiście wydaje się wszystkim, że to jest rzecz naturalna, ale w tamtych czasach bardzo często rzeczywiście mamy odwrotne sytuacje. Czeladnicy, którzy nie mają szans, żeby przejąć warsztat, poślubiają kobietę, która już jest daleko po klimakterium, prawda? I to jest zupełnie już jasne no, rzeczywiście powody. I oczywiście z punktu widzenia akurat publicznego no, jest to sytuacja nienaturalna, śmieszna, pokraczna, kiedy widzą, że rzeczywiście że różnica wieku jest no, porażająca.
prawda? Ale to jest jedna z niewielu sytuacji, kiedy kobieta rzeczywiście no, mogła się emancypować, prawda? Czyli będąc wdową, bądź rzeczywiście no, innych takich możliwości za zawarcie nie ma. Prawda? Zlanie się majątku mężczyzny i kobiety no jednak daje tutaj zawsze uprawnienia mężczyźnie, ale prawo chełmińskie ma instrument tak zwanej połowy chełmińskiej. Kobieta po śmierci swojego męża w połowie dziedziczy po nim i to jest i dostaje jeszcze połowę akurat jego części, a więc ma 3/4 majątku. To jej daje rzeczywiście niezłą pozycję, ale trzeba najpierw zostać wdową. Stara baba bierze młodego chłopa, co jeszcze wąsika nie ma, mogłaby być matką jego. Stary siwy człowiek pojmuje młodziuchną dzieweczkę o 18 lat. Będzie tam śmiechu dosyć do zdechu. Chłop młody pojmuje starą, zgrzybiałą babę, co i zęba w gębie nie ma. Podobno pieniądze jej pojmuje. O. No to trudno się było domyślać. Prosimy dalej. Nagrać. Mam takie pytanie, czy w tym środowisku gdańszczan, w tej epoce, czy pojawiają się zwierzęta, stosunek do zwierząt, psy, koty, ale też szkodniki typu myszy, szczury, no zwierzęta w tym otoczeniu, czy jest taki rozdział? Zwierzęta pojawiają się licznie na talerzach i na straganach. Jako insekty, przy pluskwy i te wszystkie, to tego jest sporo. No myszy są te, które w dupę mają wleść. Kotki i pieski chyba, które trzeba wygnać z izby. Tak, tak, bo szczekają i przeszkadzają tak. I się drą w nocy, więc mamy marzec. Włażą. Znaczy, no tutaj akurat wiadomo, no funkcja kota jest rzeczywiście mocno użyteczna. No, nie był do głaskania, tylko był do pracy. Psa też, bo szczeka. No, pies, no bo rzeczywiście ostrzega, prawda? Też tam jest mowa o kratach i o złodziejach, więc tutaj wiadomo, że taką funkcję. Specjalistą od zwierząt w Gdańsku, ale w XVIII wieku jest dr Piotr Paluchowski, który no, rzeczywiście na podstawie ogłoszeń prasowych opisał wszystko, co tam się akurat w Gdańsku akurat gubiło, a więc mamy i harciki małe, miniaturowe, angielskie, obroże, bulldogów i tak dalej. Tam się wszystko kłębi, więc tutaj on jest najlepszym akurat takim kynologicznym specjalistą. Czy coś pisał o kotach? Chyba nie. Jeśli chodzi o papuszkach i tak dalej, to tutaj doktor Ewa Szymańska w swojej pracy na temat wyposażenia domu gdańskiego rzeczywiście pisze o klatkach, więc również jeśli chodzi o takie egzotyczne zwierzęta, to oczywiście tutaj one nie występują u Folkmara w ogóle, ale w Gdańsku na przykład sprzedawano kapucynki, więc tutaj widać, że takie małpki również do celów. No, warto też zbiory gdańskiej sztuki obejrzeć pod tym kątem, bo te pieski i kotki w dosyć dużej rozmaitości się nam tutaj pojawiają. Pojawiają się jako motywy w architekturze. Możemy się przejść Długim Targiem i sobie je zobaczyć i w Muzeum Narodowym też popatrzeć na pierwsze pieski brachycefaliczne z płaskimi dzióbkami, właśnie wspomniane harciki i wszelkie rozmaite puchacze. Protopudle też się pojawiają. W szóstej rozmowie, gdy rano wstawają, mamy na pytanie, jak się spało, wszy, pchły, pluskwy mnie kąsały. Czy już mamy trzy gatunki i kolejna wypowiedź. Przez całą noc psi szczekali, a kotki wrzeszczali, jako były się wściekli. Marcowo tak było dosyć. Tak. Tak, no. Jeszcze a propos zwierzątek, mówiliśmy o tych rybach, wymieniałeś ich wszelką rozmaitość. Też jest ciekawe, bo to jest taka bioróżnorodność i oni mają tutaj na talerzu tyle ryb, ile my nie zobaczymy nigdy w życiu. Tak, coś w tym jest, tak. To trzeba chyba jechać na targ do Barcelony. Tam też może być nawet problem, bo to z występowaniem ryb w naszych okolicach, no, to zupełnie inna skala była. O zwierzętach gospodarskich z kolei w rozmowie 32, gdy na folwark jadą, możemy poczytać. Jest tam o tym, jak kurczęta, gąsięta, kaczki, które mimo że zostały nasadzone dosyć, ale niedobrze się wylęgły, oparciały, pozdychały w jajcach,
albo też gapa, czyli wrona, kania i sęp, wielem ich pobierzą, zjadają, porywają, a orzeł często mi gęsi rozpądza i tak dalej. Mamy tutaj też wizję ze względu na to, że to folwark, mamy tu chłopów, co dzieje się w tych gospodarstwach okolicznych. Prosimy dalej. O. Dobry wieczór. Chciałem zapytać, czy dowiemy się czegoś ciekawego na przykład o ceremoniach pogrzebowych i w ogóle o umieraniu? Znaczy o ceremoniach pogrzebowych to tam wiele nie ma. W zasadzie jest już opis, że się znajdują żałobnicy na cmentarzu i tam jest taka jedna sytuacja, w której jeden z tych żałobników zwraca uwagę grabarzowi, żeby te kości ludzkie po prostu posprzątał, bo to marnie wygląda i gdzieś tam je wsadził do kostnicy. A więc widzimy, że oczywiście te przestrzenie cmentarne są malutkie, a więc one są bardzo intensywnie wykorzystywane, nie ma żadnych planów, a więc kopacze grobowi bardzo często kopiąc natrafiają na jakieś szczątki wcześniejsze, bardzo często muszą je po prostu wyciągać, żeby zrobić miejsce na kolejny grób. No a te kostki po prostu trafiają do kostnicy, do osuarium, otwartej kostnicy. Takie otwarte kostnice jeszcze w okresie folkmarowskim w Gdańsku istniały. Z tym, że one zwykle już ulegają likwidacji, prawda, bo to były również elementy związane jednak z kultem albo świętej Barbary. Bądź innych świętych, to miały charakter taki kapliczny, a tutaj ten rodzaj dewocji w Gdańsku zanika. Nie, to nie jest akurat najlepsze źródło do kwestii cmentarno-śmiertelnej. Oprócz oczywiście zabawowej, z tego co pamiętam, bo tak na weryfikacji tak, ceremoniału nie ma tutaj. Tu jest bardziej, co człowiek na pogrzebie mówi, kiedy chce zapytać się, kto umarł, albo ponarzekać, że o ja biedna sierotka, o jakoż ja nie mam płakać, ja uboga nędzna, opuszczona wdowa, ja uboga sierotka, a kędyż się mam podzieć, cóż ja mam począć. To jest naprawdę momentami poruszające, że tu są takie wypowiedzi, które z nowelistyki pozytywizmu moglibyśmy wyciągnąć i tych wszystkich wizji biednych dzieci. Z drugiej strony wyobrazić sobie takie biedne dziecko, które się uczy takiej kwestii w języku obcym, żeby ją wypowiedzieć, to już... Tak, poruszająca wizja. Jest właśnie przecież żałosna rzecz, że umarłych kości tak rozrzucone leżą. Przyjacielu dobry, pozbierajcie te kości, a zanieście do kośnicy, bo to wasza powinność. I tutaj mamy taką bardziej wizję nie ceremoniału, tylko takiego... Ars moriendi to też nie jest, bo to jest postmortem mimo wszystko, ale jakiejś takiej, nie wiem, porządku. Cmentarze wyglądały fatalnie, bo część zarządców, proboszczów, księży, kaznodziejów wykorzystywała je jako pastwiska, tam świnki hasały. To było również wysypisko śmieci. Bardzo często mamy akurat tutaj, ale to już z innych źródeł, wynika, że po prostu i rzeźnicy, ci, którzy wyrabiali, piekli pasztety, tam wyrzucali swoje rzeczy, które tam, a więc kości, więc tam rzeczywiście nie wyglądało to najlepiej. Ale tutaj takich elementów typowo pogrzebowych, które można byłoby wykorzystać, tutaj wiele u Folkmara nie ma. Ja zapytam tak uzupełniająco, badania nad gdańskimi cmentarzami, badania archeologiczne, czy są prowadzone, czy pan profesor wie? Są, tak. Tylko że musimy się zastanowić, jeżeli archeolodzy znajdą stertę kości, do której wkładano te kości przez 300 lat, to coś to ma z tego wynikać. Ja mogę na przykład powiedzieć, jak to anegdotycznie wyglądało na przykład w Królewcu, kiedy szukano zwłoki Immanuela Kanta. I otworzono rzeczywiście trumnę, która była opisana jego imieniem i nazwiskiem i znaleziono tam 4 miednice i 10 kości akurat biodrowych i tak dalej i innych. Cóż to oznaczało? Oznaczało, że po prostu
dokładano co chwilę, no, nie było miejsca, więc to, co się wygrzebało gdzieś, dokładało się do tej trumny, która była jeszcze stosunkowo cała i tyle. I tak to wyglądało, więc no, z tych badań naprawdę archeologicznych często, jeśli, oczywiście, jeżeli mamy in situ, mamy nienaruszone groby, no to jest super. To rzeczywiście takie badania nad uzębieniem, nad schorzeniami, które można tam w kościach po prostu no, uchwycić, to to są bardzo przydatne, prawda? Ale jeżeli ktoś mi przeanalizuje i powie, że na przykład w jakiejś kostnicy znajduje się 10 tysięcy czaszek, no cóż ja mogę z tym zrobić? No, mogę tylko powiedzieć, no pewnie no, epidemia dżumy tam kiedyś była, no, ale o tym doskonale i tak wiem. A więc tutaj one nie do końca są skorelowane, prawda? Więc tak to wygląda dla Gdańska. Proszę Państwa, o. Ja jestem z zawodu nauczycielem języka obcego, zdarza mi się słyszeć, zdarza mi się być niemym świadkiem rozmów młodych ludzi i często mam wrażenie, że to oni posługują się językiem obcym, nie ja. I stąd moje pytanie, czy w tych rozmówkach również widać, że język młodych ludzi był inny niż język osób starszych i osób wykształconych? To przecenia Pani naprawdę możliwości akurat tego źródła. Ja oczywiście, znaczy również moja żona bada akurat kwestie nauczania języka, z tym raczej wtedy bardziej no, niemieckiego, więc staramy się robić razem akurat różnego rodzaju badania i czasami również no, w naszych badaniach idziemy no, prawie że w teraźniejszość. Czyli również badamy rozmówki, które były przygotowywane, jak należy rozmawiać ze swoim jeńcem wojennym bądź przymusowym pracownikiem. I to było, takie były robione w I wojnie światowej, w czasie II wojny światowej, czyli jak należy, jak Niemiec powinien rozmawiać na przykład z polskim robotnikiem przymusowym. I tam rzeczywiście taka kwestia się pojawia, to znaczy kwestia posługiwania się językiem do młodocianych i dorosłych. Ale jest tam zasada, że do wszystkich się mówi ty, prawda, nie mówi się pan, pani, prawda, więc tam skraca się tą formę, ale to jest już typowa taka no, relacja zależności pomiędzy no, osobą ubezwłasnowolnioną i tym, który jest panem. Tak się zastanawiam, czy w innych podręcznikach rzeczywiście można byłoby tutaj generacyjność wykryć. Przypuszczam, że nie. Przypuszczam, że nie. One są przystosowane do rzeczywiście do tego najbardziej intensywnego okresu właśnie akwizycji językowej, które tam trwa zwykle, przynajmniej w tamtych czasach, ona trwała od 11 do 16 roku życia. Ja na przykład badałem życiorysy gdańskich patrycjuszy. I tam jest bardzo często akurat wzmianka, kiedy ta osoba udała się na naukę języka polskiego. Bardzo często to jest dziesięciolatek, to jest ośmiolatek. Tego ośmiolatka wysyłano na pewien czas do jakiejś rodziny w Polsce zaprzyjaźnionej. Bardzo często na zasadzie wymiany, czyli polska rodzina przysyłała akurat równolatka tutaj do Gdańska, żeby się uczył języka niemieckiego. I to trwało 2-3 lata. Ta osoba tam przybywała w tym środowisku 2-3 lata. Zresztą o takim również formie tutaj jest mowa również u Folkmara. A więc to jest praktyczna nauka języka obcego. Wcześniej rzeczywiście w oparciu o takie no, rudymentarne akurat formy no, tej wiedzy szkolnej. Ale ta praktyka tu odgrywała rzeczywiście istotną rolę. Zresztą mamy kapitalne przykłady również prywatnych takich tekstów, gdzie na przykład na podstawie Kochanowskiego, psalmów Dawidowych, jego tłumaczeń, tam ludzie po prostu się uczą. Znaczy, dwujęzyczność jest tutaj dosyć powszechnym formą, ale stopień akurat tej dwujęzyczności, czy ona jest bierna, czy ona jest bardzo czynna, na jakim poziomie ta czynność tutaj akurat występuje, to jest bardzo akurat trudne do stwierdzenia. Ale to jest świetny akurat temat badawczy, znaczy wielojęzyczność. Musimy sobie zdać sprawę, że no, w 1945 roku, znaczy w latach
po II wojnie światowej ta dwujęzyczność, która była normą w Polsce, bo mamy ludzi, którzy posługiwali się na co dzień trzema, czterema językami. Mamy środowiska na przykład Żydów, którzy mówili jidysz, mówili po hebrajsku, mówili po polsku, mówili po niemiecku i byli naprawdę wielojęzyczni. Zwróćmy również uwagę, że bardzo dużo akurat właśnie świetnych znawców języka polskiego, no to środowiska rzeczywiście Gdańszczan i Torunian, prawda? Chociażby o Lindem tutaj trzeba przecież wspomnieć, prawda? To nie jest przypadek. Te osoby gdzieś w jakimś środowisku dwujęzycznym wzrastały i później wykorzystywały tą swoją wiedzę. Ale to jest bardzo fascynujący akurat właśnie przedmiot badań, prawda? Który kompletnie, no rzeczywiście jest zapoznany badawczo, prawda? No bo jesteśmy tak homogenicznym społeczeństwem, że wielojęzyczność nie jest dla nas rzeczą naturalną. Kiedyś ona była naturalna, prawda? Jakby wspomnijmy na przykład, no nie wiem, Karla Dedeciusa, prawda? Czyli właśnie w Łodzi wychowanego Niemca, chodzącego do Polski, do polskiego liceum, który trafił do rosyjskiej niewoli. Świetnie się również nauczył języka rosyjskiego, ale to jest wielki tłumacz literatury polskiej, prawda? Już Nestor, założyciel Deutsches Polen Institut, naprawdę wspaniała postać. Więc jak on mówił w języku polskim, znaczy recytował Szymborską, i później w swoich tłumaczeniach, ale również te wszystkie akurat właśnie tą trudną literaturę dwudziestolecia międzywojennego, to można wyjść naprawdę z radości. Wtedy dopiero widać, jakie to są naprawdę fantastyczne akurat języki. I polski, i niemiecki, prawda? Ale jak to rzeczywiście robi translator akurat, który świetnie akurat to zna, on jest rzeczywiście, no, mówię o Dedeciusie, jest całkowicie dwujęzyczną osobą, to jest naprawdę wspaniałe uczucie. No. Tutaj nawiązując szybko, znalazłem w Polonie odpowiednik Folkmara dwustronicowy z roku 1944, czyli właśnie to, tak, tak jest, co się wtedy, do czego się ograniczają rozmówki polsko-niemieckie, ograniczają się do 42 wypowiedzi tego typu, wziąć łopaty, kopać dół musi być głęboki. Oczywiście członkowi SS policji Volksdeutsche wystąp 50 kroków naprzód. Wiadomo, dlaczego tak dużo kroków muszą iść do przodu. Przypominamy wam, że jako członkowie SS i policji mordowaliście bezbronnych Polaków, jako Volksdeutsche zdradziliście państwo polskie. Tam są również inne takie wypowiedzi, które prawdopodobnie kiedy się iść szybciej, bo ponagle was granatem. Czyli tutaj mamy zupełnie inne realia, ale też badanie rozmówek przynosi nas w pewnym momencie do takich rozmówek, powiedzmy, kryzysowych. I fascynacja tak, znaczy, tym, tak, że... Tak. Proszę, proszę. Padła bardzo taka, znaczy w naszej już tej rozmowie prywatnej, że my nie mamy tutaj akurat właśnie u Folkmara żadnego poczucia niższości. Tak. My mamy partnerów językowych, prawda? Te języki są rzeczywiście partnerskie. I rzeczywiście ta miłość również no, wielu Niemców do języka polskiego w tamtym czasie jest zdumiewająca. Oni rzeczywiście odkrywają akurat no, pewne nowe drzwi, ale musimy sobie zdać sprawę, że ta interakcja niemiecko-polska jest, znaczy ona się odbywa naprawdę na wielkiej skali. W folkmarowskich realiach przedstawionych tych rozmówek nie ma, to nie jest tak, że Niemcy są panami, a Polacy są służbą, to ta relacja jest wzajemna, tak. Mogą i ci być państwem i służbą. Tak, tak. I ci być kupcami. To jest coś sprzed w ogóle istnienia pewnego konfliktu, kompleksu. To jest źródło też fenomenalne, które pokazuje kwitnące wielokulturowe, wielowyznaniowe miasto. Tutaj zresztą nam wyszło, że ono jest wyidealizowane, bo Folkmar unika tych kwestii związanych z konfliktem religijnym, ale właśnie pokazuje, jak pochwała wielokulturalizmu w mieście. Tak, Rzeczpospolitej, prawda? No, zupełnie jasne, prawda? Te osoby, które wychodzą z Gdańska, tam jest wędrówka chłopców, oni idą do Akademii Krakowskiej. Tak. Prawda? Idą tak, na studia. Tak. Więc na piechotę oczywiście. Do Polski. Prawda? A tak. Niektórzy tam narzekają, że poszli do polskiej pani służyć i było źle. Och, ja tutaj kijem dostałem, jak służyłem u polskiego państwa. Kto inny zachwala, że było świetnie.
No po prostu. No, tak, no, wszędzie. Zawsze Folkmat zawsze daje dwie opcje. Jest albo dobrze, albo źle. To zresztą też jest cudowna konstrukcja tych rozmówek. Coś, co no, można określić mianem pewnego takiego algorytmu. Czyli po tych wybieramy sobie formę męską, żeńską. Mówimy, czy było źle, czy dobrze. Czy gryzły nas pchły, wszy, czy pluskwy. Czy wrzeszczeli kotki, czy psi. To jest coś, z czego my możemy bardzo zgrabnie skonstruować wypowiedź w zależności od realiów. Rozgadaliśmy się, jak obiecaliśmy. Prosimy Państwa. Już i tak baty dostanę. Ale... Ja mam pytanie ze względu na te plagiaty czy adaptacje rozmówek do innych miast. Co wskazuje na to, że Gdańsk to Gdańsk w tej pierwotnej wersji? Topografia miasta. Topografia. Tak, topografia miasta. Przede wszystkim to są nazwy miejscowe, one są rzeczywiście, jest długie pobrzeże, kościoły są wskazane. Tutaj nie ma żadnej pomyłki, prawda? I również nawet... Ach, te odległości, bo on tam również są chyba również miejscowości pod Gdańskiem wskazane. I nawet dalej w Rzeczpospolitej, dokąd idziesz, tam. A oprócz topografii to jest to miejsce, do którego płyną parki ze zbożem. Właśnie, chociażby, tak. No. Więc te topograficzne tutaj są chyba no, to takim najłatwiejszym, najłatwiejszą płaszczyzną rozpoznania akurat tego miejsca. Ostatnie pytanie. Ja mam w takim razie jeszcze pytanie do pani Marii. Czy rysowało się łatwo i przyjemnie, czy też coś, szczególną trudność pani sprawiło? Jestem tutaj okropnie onieśmielona, bo jestem tutaj, siedzimy sobie trzy osoby na scenie i jestem jedyną osobą, która nie wie, o czym mówi. To znaczy, bardzo się starałam, żeby te ilustracje były takie jak trzeba, to znaczy szukałam źródeł wizualnych rozmaitych, starałam się, żeby one nie kłamać w nich. Pod tym względem to było dla mnie dosyć trudne. Więcej czasu chyba mi zajął research niż samo rysowanie. Przysyłałam szkice, zanim wykonałam ilustracje faktyczne. No tak, pod tym względem to było trudne. Pod każdym innym było absolutnie cudowne, bo materiał zachęca do tego, żeby go interpretować. Ja może dodam, znaczy rzeczywiście ta plątanina tych ciał, ona rzeczywiście odpowiada tym dialogom, prawda? I rzeczywiście jak ja zobaczyłem pierwsze próbki rysunkowe, stwierdziłem, to jest super, to coś w tym jest, prawda? Tak, to dla mnie to też jest no, duże doświadczenie, no bo w jakiś sposób mamy kłopot z docieraniem z naszą pracą do szerszego grona odbiorców, prawda? Oczywiście każdy z historyków, naukowców próbuje się napuszyć, oczywiście odpowiednio ten język tam akurat jest podbity, używamy zwrotów, do których nie do końca zawsze jesteśmy przekonani, czy powinny być tutaj, a nie gdzie indziej użyte, ale mimo wszystko musimy je użyć, bo trzeba się wykazać, prawda, naszą erudycją. Oczywiście jak ktoś, czytelnik już przejdzie przez te trzy strony erudycji naszej, która jest obowiązkowa, to już nasza książka wylatuje, prawda, więc ja jestem wdzięczny za to, że mogłem uczestniczyć w tym projekcie. To jest dla mnie nowe doświadczenie, bo zawsze pokory się uczę przy tym. No i dziękuję po prostu i pani Projek, która prezentuje tutaj Instytut Kultury Miejskiej, i pani graficzce, którą dopiero dzisiaj poznałem. Znaliśmy się tylko z korespondencji i to takie jeszcze z drugiej ręki, pośredniej. Myśmy sobie podsyłali za pośrednictwem pewne rzeczy. Tak. Podsyłanie ilustracji ekspertowi od epoki nie jest rzeczą taką łatwą wcale. Ale był zachwycony. Podesłanie portreciku też nie jest taką oczywistą rzeczą. Pamiętajcie Państwo, że tutaj ci ludzie
mają tak naprawdę ze sobą wielkie skarby, które mam nadzieję też kiedyś nam pokażą. Sowiżał, kolejne odkrycia pana profesora, kolejne ilustracje Marii. Jak ja bym chciał na przykład zobaczyć tutaj, no może za rok, może za dwa, wybór Sowiżała z ilustracjami Marii, no też byłoby to wspaniałe. Tam jest dowcip cały czas skatologiczny, tam jest rzeczywiście kupa na każdym tym bardziej miejscu, puszczanie bąków, podkładanie no. sobie... Smarkanie. To jest trudna literatura, plastyczna, ale nie wiem, znaczy to byłoby bardzo trudne. Oczywiście Till Eulenspiegel rzeczywiście jest również, no, czyli ta forma podstawowa, która jest lekturą szkolną w Niemczech, ale oczywiście tylko kilka akurat właśnie historii jest tam opowiadanych. W wersji takiej rzeczywiście klasycznej, czyli tej podstawowej, czyli ze Strasburga z 1511 roku, czy tej erfurckiej z 1515, mało kto zna tą wersję. I również no, ta wersja, którą myśmy... Dlatego fantastycznie byłoby Państwa tak. z nią zapoznać. Ale to nie jest moja praca, tylko to jest również praca kolegi Radosława Grześkowiaka, polonisty, historyka literatury staropolskiej, edytora tekstów staropolskich, zresztą którym współpracowałem przy Sowiżale i... Chyba nie mamy nic przeciwko, żeby Właśnie. Pojawił się tu kiedyś z nami, jeśli to będzie kolorowanka IKM, doda dodatkowe brązowe kredki i wszyscy będą szczęśliwi. Myślę, że tutaj jest to pierwsze, mam nadzieję, że to jest pierwsze spotkanie w tym gronie i pierwszy produkt z wielu, które pokażą, jak we wspaniały sposób można promować źródło historyczne, pracę historyka w sposób otwarty i atrakcyjny. I wielkie gratulacje dla pana profesora, dla Marii, dla Kariny i całego Instytutu Kultury Miejskiej. Naprawdę wspaniała robota i bardzo dziękuję, że mogłem poprowadzić tę rozmowę. Jak rozumiem, teraz jeszcze jest część związana z podpisywaniem kolorowanek. Oczywiście. Jeżeli chcieliby Państwo otrzymać autograf, to zapraszam. Myślę, że jeszcze przez chwilę autorzy, tak? Czy już? Także zapraszamy chętnych z długopisami.